sił, który zostanie wysłany do kosmitów. Akcja! Kronika Jan Gabrukiewicz. Dobry wieczór w poniedziałek 25 marca. Na początek sensacyjna wiadomość z dziedziny sztuki. Mamy w Polsce obraz Van Gogha. Potwierdziły to badania Laboratorium Muzeum Narodowego w Krakowie. Szczęśliwi też jesteśmy, że jest taki obraz, znajduje się w Polsce, że można go teraz zobaczyć na żywo. Niebezpieczne urządzenie wciąż nieodnalezione. Jeżeli nie zagłosujemy, to nic nie zmieni, prawda? Więc wszystko w naszych rękach. Plakaty w walce o wyborczą frekwencję. Polska kolekcja dzieł geniuszy pędzla powiększyła się o obraz Vincenta van Gogha. Badania przeprowadzone przez Laboratorium Muzeum Narodowego w Krakowie pozwoliły stwierdzić holenderskim historykom sztuki, że obraz Wiejskie chaty, będący w depozycie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, jest dziełem holenderskiego postimpresjonisty. Od 26 kwietnia obraz będzie można obejrzeć na wystawie w oddziale Muzeum w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Anna Molska. Za życia miał sprzedać tylko jeden obraz, Czerwone winnice. Dziś jest jednym z najdroższych artystów, a muzealnicy na całym świecie marzą, by posiadać w zbiorach choć jeden obraz postimpresjonisty. Ma go Muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Okazało się to po analizie obrazu Wiejskie chaty Vincenta van Gogha, którą wykonało Laboratorium Muzeum Narodowego w Krakowie. Te pigmenty zostały zweryfikowane z paletą van Gogha z tego okresu, z tego pierwszego okresu i okazało się, że te pigmenty są zgodne z paletą, z tą paletą. Informacje mamy, bo są listy do brata Teo, gdzie on bardzo dokładnie opisał te farby, które zastosował. Próbki pobrane i opisane przez pracowników laboratorium trafiły do historyków sztuki z Muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie, którzy porównali je ze swoimi badaniami. Stwierdzili, że tak, że ten obraz jest autentyczny ze względu na materiały, na sposób malowania, na styl i że to jest zgodne z tym pierwszym okresem van Gogha. Obraz poddano też konserwacji. Usunięto pobrudzoną ochronną warstwę werniksu, pejzaż nabrał kolorów. Wiejska chata z 1883 roku na początku lat 80. trafiła ze Szwajcarii do Polski, a od 2020 roku jest w depozycie Muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. Szczęśliwi też jesteśmy, że jest taki obraz, znajduje się w Polsce, że można go teraz zobaczyć na żywo. To nie jedyny obraz światowej sławy artysty w Polsce. Najsłynniejsza jest bez wątpienia dama z łasiczką Leonarda da Vinci. W Muzeum Książąt Czartoryskich zobaczyć można też krajobraz z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie Rembrandta. Dwa inne jego dzieła, Uczony przy pulpicie i Dziewczyna w ramie obrazu, są w Zamku Królewskim w Warszawie. Z takich obiektów malarskich, które mogą zainteresować turystów z całego świata, to byłoby na tyle. Natomiast mamy pełne muzea wspaniałych dzieł sztuki polskiej. Jeżeli będą chcieli oglądać polską sztukę, to raczej nie ze względu na Malczewskiego, tylko na polską młodą sztukę, sztukę współczesną, która coraz bardziej zdobywa sobie pewną pozycję na świecie. Anna Molska, Kronika. Trzydziestotrzyletni mężczyzna zatrzymany w sprawie naszpikowanego selenem defektoskopu. Był odpowiedzialny za nadzór nad urządzeniem, ale go nie dopilnował. Defektoskop zaginął lub został skradziony. Podczas remontu ulicy Kocmyrzowskiej pracę przy jego użyciu wykonywała jedna z firm podwykonawczych, która zajmuje się także budową pobliskiej drogi ekspresowej S7. Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza trwa. Cel? Zdążyć, zanim ci, w których ręce trafił defektoskop, zrobią krzywdę sobie lub innym.
Magdalena Homa. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. To tutaj szukamy odpowiedzi na pytanie, jak niebezpieczna może okazać się próba otwarcia defektoskopu. Mamy wartość 220 milisiewertów na godzinę. Co nam mówi ta wartość? Że gdybyśmy 4 godziny przebywali w odległości stopy od nieosłoniętego źródła znajdującego się w tym defektoskopie, dawka, którą byśmy otrzymali, jest dawką, która powoduje ostrą chorobę popromienną, w konsekwencji może spowodować śmierć. Policjanci i strażacy od rana przeczesywali rejon cmentarza Grębałowskiego. Miejsce poszukiwań wyznaczono m.in. na podstawie relacji pracowników firmy, która była w posiadaniu urządzenia i w niewyjaśnionych okolicznościach je utraciła. Strażacy ubierają się w kombinezony, ubierają aparaty ochrony dróg oddechowych, wchodzą w strefę niebezpieczną ze specjalnymi sprzętami dozymetrycznymi i metr po metrze sprawdzają ziemię. Policja cały czas sprawdza, jak doszło do utraty naszpikowanego selenem urządzenia. W tej sprawie za nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym zatrzymano dziś 33-letniego mężczyznę. Te informacje, które mogliśmy przekazać, te, które są w komunikacie, one są nadal aktualne. Jeszcze ustalamy też dokładne okoliczności, przesłuchujemy świadków. Urządzenie, które działa na podobnych zasadach co aparat rentgenowski, było wykorzystywane przy remoncie ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie przez tego samego wykonawcę, który buduje pobliską drogę ekspresową S7. Tam są prowadzone prace związane ze spawaniem rur. I ta firma, która prowadziła spawanie rur, miała z kolei kolejnego podwykonawcę, który odpowiadał za badanie jakości spawów tych rur. Do tych badań potrzebny był defektoskop. Z uwagi na ryzyko, prace przy jego użyciu prowadzono nocą. Przedstawiciele innych firm zaangażowanych w remont Kocmyrzowskiej przypuszczają, że doszło do kradzieży. Na razie mają przymusowy postój. Nie możemy pracować, więc jest to trudne. Dalej czekamy na zezwolenie z policji. Urządzenie waży maksymalnie 8 kg, ma około 30 cm długości. Promieniotwórcze źródło znajduje się w jego wnętrzu. Dlatego w razie znalezienia pod żadnym pozorem nie można go otwierać bądź rozcinać. Trzeba się od niego oddalić i jak najszybciej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Magdalena Homa, Kronika. Do wyborów samorządowych 12 dni. Kandydaci mobilizują siły, a różne organizacje mobilizują mieszkańców, by głosować. Akcja ratunkowa dla Krakowa ogłosiła konkurs na profrekwencyjne plakaty, żeby do urn poszło jak najwięcej osób i by powtórzyć frekwencyjny sukces z 15 października. Wiktoria Matusz. Jak przyciągnąć tysiące osób do urn? Zastanawia się akcja ratunkowa dla Krakowa wspólnie z twórcami, którzy wzięli udział w konkursie na profrekwencyjne plakaty. Ich wystawa dziś rusza w miasto. Ta wystawa ma zawisnąć teraz w witrynach, ma zawisnąć w oknach mieszkańców. Będzie im po prostu przekazana po to, żeby tą frekwencję napędzać. Rzecz w tym, by podczas wyborów samorządowych przed lokalami wyborczymi zobaczyć takie tłumy, jak w zeszłym roku. One dotyczą tego wszystkiego, co powoduje o naszym dobrym miejscu do życia albo o złym miejscu do życia. O zieleni, o jakości powietrza, o tym, czy mamy często tramwaj pod domem albo autobus. Dlatego tak ważne, żeby pójść, żeby świadomie wybrać osoby, które zadbają o to nasze dobre miasto do życia. Bo lepiej zaczekać w długich kolejkach, niż potem narzekać. Jeżeli nie zagłosujemy, to nic nie zmieni, prawda? Więc wszystko w naszych rękach. Myślę, że to jest obowiązkiem każdego obywatela, żeby dbać o swoje takie lokalne społeczności. Jeśli nie jesteśmy zameldowani, a chcemy głosować tam, gdzie mieszkamy, musimy udowodnić, że z miastem jesteśmy związani. Umowa najmu czy rachunki mogą się do tego przydać. Wszystkie takie rzeczy, które potwierdzają to, że rzeczywiście jesteśmy stałym mieszkańcem Krakowa. Coś takiego składamy razem z wnioskiem, urzędnik to rozpatruje, no i wydaje odpowiednią decyzję. Od lutego wnioski złożyło około 2300 osób. Rekordowy pod tym względem był 2018 rok. Wtedy takich wniosków do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło aż 8000. Zobaczymy, czy te 2 tygodnie jeszcze spowodują, że dobijemy do tej liczby. Wydaje mi się, że jednak będzie miał wszystko troszeczkę mniej. Wydaje mi się również, że ludzie uporządkowali sobie te kwestie przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych. Najlepiej zrobić to do najbliższego piątku, stacjonarnie w 3 siedzibach Urzędu Miasta lub do niedzieli online, tak żeby urzędnicy mieli czas na rozpatrzenie wniosku. A jak słyszymy, na mieście warto. Oczywiście, że warto na nie pójść i zagłosować. No to jest nasze jedyne narzędzie, jakby może nie jedyne, ale jedno z najważniejszych w demokratycznym kraju, że właśnie możemy głosować, oddać ten głos ma znaczenie. Ja głęboko wierzę, że każdy głos ma znaczenie.
Do tego momentu zostało nam 12 dni. Wiktoria Matusz, Kronika. Zobaczmy, co jeszcze przygotowali nasi reporterzy w drugiej części Kroniki. Za zasługi dla budowania prestiżu Małopolski. W Krakowie rozpoczął się festiwal Misteria Paschalia. Będzie pierwsza czynna fontanna w Nowej Husie. Andrzej Poczobut, więzień polityczny reżimu Łukaszenki, i profesor Adam Strzembosz, nestor polskich prawników, z tytułami Człowieka Roku 2023. To wyróżnienie przyznawane przez organizację zrzeszającą gminy i powiaty, najbardziej zasłużonym. Dziś w auli Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłoszono też laureatów nagrody Małopolanina Roku. Katarzyna Drzewiecka. No tak. Profesor Adam Strzembosz, człowiekiem roku 2023 za wkład w budowanie państwa prawa i tworzenie podstaw ustrojowych demokratycznej Polski. Wyróżnienie przyznaje Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Dziękujemy tym, którzy wywarli wielki wpływ, tak jak profesor Adam Strzembosz, na budowę państwa praworządnego, budowę wymiaru sprawiedliwości z niezawisłymi sądami. Starałem się wypełniać te zobowiązania, które nakłada na człowieka, którego przeszłość rodzinna zobowiązuje do pewnych wysiłków w zakresie służby dla ojczyzny. Ja jestem jednak wdzięczny serdecznie, że Bóg dał mi dożyć do takiego czasu, w którym pozwala w wolnej Polsce spotykać się. Tytuł Człowieka Roku przyznany też został Andrzejowi Poczobutowi, więźniowi politycznemu Łukaszenki. Prześladowany przez białoruskie KGB dziennikarz od 3 lat jest więziony. Nagroda to wyraz uznania dla jego heroicznej walki z dyktaturą. Tytułem Małopolanina Roku za działalność na rzecz rozwoju małopolskiej gospodarki został dziś wyróżniony Krzysztof Witkowski, prezes jednej z największych firm w Małopolsce, współzałożyciel i prezes klubu sportowego Brookbet Termalika Nieciecza. To jest wyjątkowy region, region, który ma wszystko, bym powiedział najpiękniejszy region w Polsce i również gospodarka jest na wysokim poziomie. Małopolaninem roku został też Sobiesław Zasada, prezes jednej z większych grup kapitałowych w Polsce, kierowca rajdowy z wieloma sukcesami na koncie. To były duże przeżycia, ale miło jeździłem właśnie swoją żoną, głównie jako pilotem. Ona... Wygraliśmy łącznie ponad 70 rajdów. Chciałbym powiedzieć wszystkim, życzyć tego, żeby uwierzyli w to, że życie zaczyna się po 90. Katarzyna Drzewiecka, Kronika. Profesor Adam Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego i Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, będą gośćmi Sławomira Mokrzyckiego w tematach dnia tuż po Kronice. Pomagają ludziom, ale nie zapominają też o zwierzętach, którym wojna codziennie zabiera opiekunów. Krakowscy i tarnowscy wolontariusze tym razem odwiedzili schronisko dla takich sierot w okolicach Kijowa. Dostarczyli 3 tony karmy zebranej w krakowskich szkołach, przedszkolach i instytucjach, których pracownicy wsparli ich starania. Relacje Pawła Sroki. Fedorówka koło Kijowa. Ponad 3200 psów, ponad 200 kotów i innych stworzeń. Największy w Europie chór bezdomnych zwierząt. To jest chór, który ma znakomitego dyrygenta, właściwie dyrygentkę, bo Aleksandra Mezinowa z zawodu naprawdę jest dyrygentką chóru akademickiego w Kijowie. Tutaj w Fedorówce, 50 km od stolicy, zajmuje się jednak bezdomnymi zwierzętami. Ratujemy domowe i dzikie zwierzęta, na przykład ptaki, jeże, mamy też lisy, ale najwięcej bezdomnych psów i kotów. Najstraszniejsze chwile przeżyła wtedy, gdy rosyjskie wojska, idąc na Kijów jeszcze zanim weszły do Buczy i Irpienia, zajęły Fedorówkę. Syn, który w roku 2014 był na Majdanie, prosił, by zabrała ulubione zwierzęta i uciekła. Ja jemu сказала, że...
Powiedziałam mu, to jest mój obowiązek. Ja po prostu nie mogę ich zostawić. Bałam się, że jak tu wrócę, to zostanę trupy ludzi i zwierząt, ale dali nam spokój. Chociaż często zatrzymywali na drodze, gdy chodziliśmy po wodę. Kazali klękać, przystawiali lufy karabinów do głowy. Najbardziej nieobliczalni byli wieczorami, chyba po narkotykach. Jednego mężczyznę zastrzelili. Od wybuchu wojny gwałtownie przybywa zwierząt, które nagle tracą opiekunów. Szczególnie z tych terenów przyfrontowych przywożone są przez żołnierzy na przepustkach, czy też wolontariusze je przywożą. Trzeba też liczyć z tym, że te psy są z różnymi traumami. Często poranione, wymagające leczenia i dobrej jakości karmy. Teraz jest w tym dziele pomocy także mała cegiełka z Małopolski, podarowana przez uczniów blisko 30 krakowskich szkół i przedszkoli, a także pracowników kilku instytucji. Mniejsze lub większe ilości karmy i tych wszystkich właśnie smyczy, niesmyczy, obroży, kocyków, jakichś prześcieradeł. To już drugi taki transport w tym roku, w sumie 9 ton karmy. Dziennie zwierzęta z Fedorówki zjadają 1,5 tony. Można pomagać je karmić, na przykład wpłacając pieniądze na odpowiednie konto na stronie psyzukrainy.org. Wojna czy nie wojna, my będziemy robić wszystko, żeby tym naszym sierotom było dobrze. I dziękujemy za wszystko. Paweł Sroka, Kronika. Muzyczna podróż przez czas Wielkiego Tygodnia. Rozpoczął się festiwal Misteria Paschalia. 8 dni, 10 miejsc, kilkadziesiąt wydarzeń. To okazja, by wysłuchać najlepszych wykonawców muzyki dawnej podczas koncertów, które pokazują też, jak dźwięki mogą współgrać z architekturą. Co jeszcze w programie festiwalu? Monika Socha. Pasja według świętego Jana, jedna z dwóch zachowanych do dziś autorstwa Johanna Sebastiana Bacha, po raz pierwszy zabrzmiała w Lipsku w Wielki Piątek dokładnie 300 lat temu. Koncert inaugurujący Misteria Paschalia poprowadził Jordi Savall, uznawany za jedną z najwybitniejszych postaci świata muzyki dawnej. To bardzo ważne dla mnie oraz dla Krakowa i festiwalu, że właśnie Jordi Savall rozpoczął festiwal wykonaniem pasji Bacha. To jedno z najwspanialszych dzieł w historii, a wczorajsze wzruszające wykonanie otworzyło drzwi do kolejnych wydarzeń. Keyboard Days to część festiwalu Misteria Paschalia. Przez 3 dni w Pałacu Potockich można zobaczyć wystawę prawie 30 instrumentów klawiszowych, wirginałów, klawesynów, klawikordów. Nie tylko je zobaczyć, ale też sprawdzić, jak brzmią. Fajne i dziwne. Takie jest zdanie tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z takim rodzajem muzyki i takimi instrumentami. Kamil Dox z Belgii przyjechał z rekonstrukcją XVI-wiecznych niemieckich klawi organów, które sam zbudował. Zasadniczo łączą w sobie małe organy i klawesyn. Dzięki temu można grać na nich jednocześnie lub osobno. Pokazać? Ta klawiatura to organy. Ta klawiatura to klawesyn. A później łączymy obydwie i można grać na organach i na klawesynie jednocześnie. Now you can play organ and harpsichord at the same time. Dziedzictwo muzyczne i architektoniczne. To połączenie w tym roku jest szczególnie ważne, dlatego koncerty odbywają się w nowych dla festiwalu miejscach. Starej synagodze, Muzeum Książąt Czartoryskich, a nocne recitale w kościele w dzielnicy Wesoła. Przy świecach z repertuarem XVI, XVII i XVIII wieku, klawesynowym, co jest też nietypowym zestawieniem, bo kościół będziemy kojarzyć z organami. Tutaj stoimy klawesyn. On w tej akustyce zupełnie inaczej zaczyna grać. W poniedziałek wielkanocny wykonaniem mszy Mater Patris polski zespół Jerycho zakończy muzyczną podróż przez Wielki Tydzień. Monika Socha, Kronika. Udało się. Nowochódzki delfin znów będzie fontanną. Kilka tygodni temu informowaliśmy, że Zarząd Zieleni Miejskiej szuka jego właściciela. Nie odnalazł się, więc daje to drogę do rewitalizacji rzeźby. Będzie to pierwsza czynna fontanna w Nowej Hucie. Aleksandra Matyskiel. To już chyba najsłynniejsza nowochódzka rzeźba. Wreszcie będzie coś koło tego robione, żeby po prostu reaktywować go. Delfinek, jak mówią mieszkańcy, nie tylko przejdzie renowację, ale będzie też fontanną.
To będzie pierwsza fontanna nowochódzka, która po latach dewastacji i niszczeń zostanie odnowiona i przywrócona jej zostanie pierwotna funkcja. Właściciela nie udało się odnaleźć, więc monument przeszedł na własność miasta, które dzięki temu będzie mogło przeprowadzić jego rewitalizację. Rzeźba na pewno musi być wyczyszczona, ona była zasypana ziemią. Będzie wykonana instalacja, która umożliwi właśnie powrót tej funkcji fontanny. Strumienie wody z takich czterech boków dynieckich będą skierowane właśnie w kierunku tego postumentu. Rzeźba będzie też podświetlona. 2,5-metrowa rzeźba powstała pod koniec lat 60. w czynie społecznym. Ten delfinek to była myśl, którą podejrzałem. To było coś w Poznaniu. Tam była ryba położona do tym kierunku. A ja pomyślałem, że będzie to efekt miało większy, gdy się to odwróci, postawi się w pionie. Nowa huta rzeźbami stoi. To potocznie zwane ślimakiem, flirt wodorostów z muszlą autorstwa Magdaleny Jaroszyńskiej na osiedlu spółdzielczym. Słoneczne ma swoją rybę, czyli akwarium Wiesława Bielaka. Miały zdobić osiedla, dziś są pamiątkami po czasach PRL-u. Pewnie, że weselej. Teraz mieszkańcy idą o krok dalej, chcą odnowić nowochódzkie fontanny. Złożyli projekt do budżetu obywatelskiego. Jeżeli pozyskamy dla naszego projektu wymaganą liczbę głosów, no to wtedy nowochódzkie osiedla dostaną z powrotem takie mini centra życia sąsiedzkiego i też możliwość rekreacji. A jednocześnie będzie to też taki ukłon w stronę nowochódzkiego dziedzictwa. A delfinka w pełnej okazałości będzie można podziwiać od listopada. Aleksandra Matyskiel, Kronika. I to wszystkie informacje w tym wydaniu Kroniki. Zapraszam na naszą stronę internetową, a także na wydanie wieczorne o 21:30. Do zobaczenia.